Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam drugą część filmu Najlepsze ćwiczenia na górę pośladków. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy pośladkowicze, już na wstępie materiału podkreślam, że na kanale znajduje się już pierwsza część z tego cyklu, czyli najlepsze ćwiczenia na górę pośladków. Więc jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności oglądać tego materiału, to koniecznie nadrabiajcie zaległości. Oczywiście klikajcie dzwoneczek, by być na bieżąco z nowościami na kanale. Ale do rzeczy. Dzisiaj również przygotowałem dla Was piątkę skutecznych, efektywnych, znakomitych ćwiczeń na górę pośladków. Ale to nie oznacza, że ćwiczenia te nie będą aktywowały również całych mięśni pośladkowych, w tym dołu pupy. Ale biorąc pod uwagę, że wiele planów treningowych zawiera ćwiczenia, które aktywują głównie tylko ten dół pośladków, to koniecznie wrzućcie do swojego planu treningowego ćwiczenie, które również zadba o ten fragment mięśnia, gdzie odcinek lędźwiowy, dół Waszych pleców, łączy się z górną częścią Waszej pupy. Także my chcemy tutaj zadbać o całość mięśnia pośladkowego wielkiego, oczywiście również wyróżniając pracę mięśnia pośladkowego średniego i małego, który znajduje się bardziej po zewnętrznej części Waszej miednicy. Ale do rzeczy. Jeżeli trenujecie w domu, to koniecznie zadbajcie o rozgrzewkę, na przykład trucht w miejscu, delikatny taki bieg bokserski, pajacyk, skip A, skip B. Jeżeli trenujecie na siłowni, orbitrek, bieżnia, rowerek stacjonarny i oczywiście potem rozgrzewka odpowiednich stawów z naciskiem na biodra, kolana i staw skokowy. Wtedy będziecie gotowi do większych wyzwań. Pierwszym ćwiczeniem, które Wam dzisiaj zaproponuję, jest unoszenie bioder z ziemi, tak zwany mostek typu glute bridge. Możecie go wykonać tak naprawdę wszędzie, nawet w domu, więc dzisiaj również będę przedstawiał wersję alternatywy ćwiczeń, które możecie wykonać w warunkach domowych, nie tylko na siłowni. Nie chcę, aby ten kanał był skierowany tylko i wyłącznie do osób, które mają dostęp do profesjonalnego sprzętu, ale również dla osób, które trenują właśnie w skromniejszych warunkach. Mostek typu glute bridge możemy wykonać po prostu na podłodze, leżąc wygodnie, odpowiednio układając swoje stopy, swoje kolana. Pamiętajcie, aby nie wypychać nóg za bardzo przed siebie, tylko starajmy się ułożyć je w taki sposób, aby jakby końcówka pięty była jednak pod kolanami. To zapewni nam odpowiedni angaż mięśnia pośladkowego wielkiego, w tym też tej górnej części. No ale oczywiście ćwiczenie bez ciężaru będzie dość proste, więc warto ułożyć sobie na miednicy jakieś obciążenie w postaci hantli, w postaci ketli, w postaci sztangi, jeżeli macie taką możliwość, i będzie to naprawdę najkorzystniejsza wersja również do tego, aby progresować w przyszłości. Waszym zadaniem jest, utrzymując proste plecy i spięty brzuch i jakby nie pozwalając na to, że kolana schodzą się do środka, wyprostować staw biodrowy, delikatnie podwijając miednicę i ściskając półdupki w taki sposób, aby w wersji skróconej mięśni, kiedy pośladki się skracają, mocno właśnie dopiąć swoją pupę. Tylko i wyłącznie wtedy możecie mówić o skutecznym angażu mięśnia pośladkowego wielkiego. W tym skurczu izometrycznym przytrzymajcie ruch na chwilę, po czym wracacie powoli do dołu. Fantastyczną progresją tego ćwiczenia będzie oczywiście ruch unilateralny, czyli mostek glute bridge wykonany na jednej nodze, gdzie bardziej wyróżnimy pracę jednego pośladka, potem drugiego, więc w przyszłości również możemy wyrównać dysproporcje między nimi.
Polecam tutaj 3 serie po 12 powtórzeń na odpowiednim skupieniu i uwaga, oczywiście to ćwiczenie jest szerzej omówione na moim kanale, ponieważ dążę do tego, aby każde z ćwiczeń, w szczególności na mięśnie pośladkowe, było dla Was jak najbardziej zrozumiałe, więc dla osób bardziej ambitnych, takich chętnych, polecam obejrzeć ten dłuższy materiał o danym ćwiczeniu. Wpisujcie w wyszukiwarkę Mostek Glute Bridge, wpisujcie do celu z pasją i na pewno ten materiał w końcu gdzieś tam w szczeluściach internetu Wam wyskoczy. Chciałbym jeszcze podkreślić, że nie musicie wykonywać 5 ćwiczeń z dzisiejszego materiału naraz na jednym treningu. Wybierzcie sobie 2, które może Wam pasują i wykonujcie je od 2 do 3 razy w tygodniu, regularnie, cyklicznie, oczywiście w przyszłości również nie zapominając o progresie, czyli dokładaniu powtórzeń, zwalnianiu tempa, ewentualnie oczywiście zwiększaniu ciężaru. Po odpowiednim odpoczynku, ale nie odpoczywajcie za długo, proponuję Wam wykonanie drugiego ćwiczenia, którym będą lifty. Ale lifty nie tylko na siłowni, ale również w domu. Więc zaraz Wam tutaj przedstawię wszystkie możliwe warianty, które będą po prostu dla Was skuteczne. Ważne, że jeśli chcemy aktywować górną część mięśni pośladkowych, powinniśmy zadbać o odpowiednie pochylenie tułowia. Jeżeli będziemy dość nisko ułożeni tułowiem, wówczas ta noga powędruje w taki sposób do góry, że będziemy w stanie dobrze zaangażować górną część pośladków. Oczywiście dół też pracuje. Grupa kulszowo-goleniowa, czyli tył Waszych nóg także. Ale to pochylenie tułowia zapewni również znakomity angaż górnej części pośladków. Również jest to ćwiczenie unilateralne, czyli jednostronne. Raz lewy pośladek, raz prawy, 3 serie po 15 powtórzeń. Możecie to ćwiczenie wykonać na wyciągu, odpowiednio się zapierając, mając dość wyprostowaną nogę, lekko tylko zgiętą, delikatnie zgiętą. Jeżeli oczywiście wyciągu nie macie, aczkolwiek naprawdę jest skuteczny, jeżeli mamy tą opaskę i przyczepiamy w okolicy kostki wyciąg, czyli ten opór będzie naprawdę sprawiał to, że będziemy w przyszłości fantastycznie progresować, to w domu możecie to ćwiczenie wykonać z takim obciążnikiem na kostce, takim na rzep. Jeżeli go nie macie, to nie jest drogi wydatek, polecam zakupić sobie i wtedy w domu odpowiednio się zapierając na przykład o stół, o komodę, o ścianę nawet, możecie wykonać lifty w pochyleniu tułowia. Także jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Naprawdę fajne ćwiczenie na górną część mięśni pośladkowych. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i będzie to kneeling squat. Ćwiczenie może znane, może nie, jednakże nie widzę często tego ruchu na siłowniach. Ja bardzo lubię kneeling squat. Dlaczego? Ponieważ jest to w jakimś sensie odwzorowanie hip thrustów, ale w wersji na przykład na wyciągu. Szukamy takiego pasa, który jest używany często przez mężczyzn, na przykład do podciągania, do dipów, gdzie przyczepiają sobie ciężar na łańcuchu, a my ten pas owijamy o biodra, przyczepiamy się wręcz, tak powiem, do wyciągu, zakładamy odpowiedni ciężar, wychodzimy do przodu i naszym zadaniem, będąc w podparciu o kolana i zapierając się stopami o podłogę, jest wypychanie bioder tak, żeby po prostu ten wyciąg działał horyzontalnie, poziomo, ciągnie nas do tyłu, a my przeciwdziałamy tej sile, mocno spinając i prostując mięśnie stawu biodrowego, czyli pośladki. Lekkie tyło pochylenie miednicy, kontrola miednicy oczywiście, proste plecy, brzuch napięty zapewnią znakomite efekty w przyszłości. 3 serie po 12 powtórzeń, tylko uważajcie, nie zakładajcie takiego ciężaru, który spowoduje, że jak będziecie wstawać z tej pozycji, to po prostu odlecicie, wyskoczycie z pozycji i wrócicie do wyciągu, ale no niezbyt zdrowy sposób. Także tutaj wszystko powinniście kontrolować. No dobra, ale teraz rodzi się pytanie, co zrobić, kiedy wy tego wyciągu nie macie? Guma oporowa. Jeżeli znajdziecie w domu miejsce, w którym możecie tą gumę obwiązać, zaczepić, zakładacie ją jakby
zaczepiacie o biodra i to samo możecie wykonać w domu. Także jak się chce, to można. Nieco gorszą wersją tego ćwiczenia będzie ta, w której będziemy mieli ciężar jakby ułożony na plecach, ale nie będziemy mieli żadnego oporu, który będzie działał na nas w płaszczyźnie poziomej. Ciężar działający z góry nie do końca zapewni nam aktywację górnej części mięśni pośladkowych, więc jednak bardziej skupiałbym się na tym tutaj, aby ten ciężar ciągnął nas za siebie. Ja najbardziej polecam wersję na suwnicy Smitha, na siłowni, gdzie zarówno działa na nas ta siła pionowa i siła pozioma, w szczególności kiedy zaczepimy gumę za nami, a ja właśnie tą wersję wykonuję i ze swoją podopieczną, podopiecznymi nawet, i sam na swoich treningach dolnych części ciała. No dobra, kochani, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i zapewne jesteście ciekawi, co to będzie za ruch. I uwaga, będzie to tak zwane reverse hyper, ale z kolanami ułożonymi pod kątem 90 stopni, czyli po prostu zgiętymi. Wówczas mamy większe napięcia, które wpływają na górne części mięśni pośladkowych. Jeżeli nogi będą proste, większą pracę przejmie grupa kulszowo-goleniowa w tym ułożeniu ciała. Jeżeli te kolana będziemy zginać, ustawiać stopę w kierunku sufitu, to wówczas znakomicie angażujemy pośladki z naciskiem na górną część, bo właśnie o niej dzisiaj mówimy. Uwaga, poprzednie ćwiczenia i to również jest opisane, są opisane na moim kanale, szeroko omówione, także koniecznie nadrabiajcie zaległości, aby nauczyć się odpowiedniej techniki. No ale dobra, ktoś teraz powie, nie, ja nie mam, szefie, ja nie mam tej ławki reverse hyper i nie jestem w stanie wykonać tego ćwiczenia. Halo, halo, bądźmy kreatywni. Możecie to ćwiczenie wykonać na ławce w domu, odpowiednio się opierając. Możecie to ćwiczenie wykonać nawet na łóżku. Oczywiście, no nie będzie to jakieś wygodne, nie łapcie się tylko o pościel, bo spadniecie na ziemię, ale kombinujmy, nie pozwólmy na to, aby wdała się rutyna i wymówka, że wy nie macie możliwości wykonania danego ćwiczenia. Na ławce będzie dość stabilnie. Oczywiście reverse hyper pozwala na to, że możemy się złapać za takie uchwyty i jeszcze będzie to naprawdę dość dla nas ciekawym rozwiązaniem. I tutaj fajnie można dociążyć się poprzez obciążniki na kostkach, poprzez gumę oporową, która jeszcze zwiększy aktywność mięśni pośladkowych, średnich i małych. Także pokombinujcie. Oczywiście również możecie w doły kolanowe włożyć sztangę, no ale nie ukrywam. Jest to troszkę taka gorsza wersja, jeśli chodzi o naszą wygodę. Ćwiczenie to naprawdę znakomicie aktywuje górną część mięśni pośladkowych. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń, proste plecy, brzuch spięty i uwaga, nie wyginacie się z odcinka lędźwiowego. Pamiętajcie, że każde ćwiczenie na pośladki powinno być rozumiane przez Was w taki sposób, że to jest praca w stawie biodrowym, a nie w kręgosłupie wyginanie się na boki, do przodu czy też do tyłu. Także zobaczcie, mamy już 4 ćwiczenia, więc przechodzimy do ostatniego, które będzie już bardziej na, uwaga, boczne, zewnętrzne części pośladków, w tym stricte na mięsień pośladkowy, średni i mały. I będzie to odwodzenie w pozycji stojącej. Odwodzenie na wyciągu, odwodzenie na maszynie Total Hip, jeżeli trenujemy na siłowni, ale również wersja odwodzenia kończyny dolnej z gumą oporową, jeżeli ćwiczymy w domu. I guma będzie powodowała spore napięcie, kiedy tą nogę wypchniemy mocno do boku. Fajne ćwiczenie, uzupełniające trening o aktywację właśnie bocznej i górnej części mięśni pośladkowych. Polecam dłuższe serie, od 15 powtórzeń nawet w górę do 20, czyli na przykład 3 serie po 20 powtórzeń na lewą i prawą nogę. Brzuch spięty, plecy proste, nie wyginacie miednicy ani do tyłu, ani do przodu, tylko skupiacie się mocno, głowa łączy się z pupcią i mocno aktywujemy ten nasz wymarzony mięsień. Także mam nadzieję, że dzięki tym ćwiczeniom poprawicie górę pośladków. Wspominam jeszcze raz, od 2 do 3 razy w tygodniu co najmniej 2 ćwiczenia, które angażują górną część pupy, spowodują, że w przyszłości będziecie naprawdę cieszyli się znakomitymi efektami.
Jeżeli interesują Was spersonalizowane plany treningowe ułożone pod Was, pod Wasz sprzęt, pod Wasze możliwości, cele, możecie zgłosić się na stronie www.docelusspasion.pl po swój zestaw ćwiczeń, po wypełnieniu ankiety. Taki zestaw możecie otrzymać. Wspominam o tym dlatego, ponieważ często dostaję zapytania na maila, czy układam plany dla osób, które ćwiczą w domu, czy na siłowni. Tak, tym się zajmuję. To jest moja praca i w tym się specjalizuję. Również dlatego, że pracowałem 5 lat w klubie dla kobiet i tam głównie ćwiczyliśmy pośladki, brzuch. Oczywiście skupialiśmy się na całym ciele, no ale nie ukrywajmy, jakie partie mięśniowe są najbardziej popularne wśród pań, to właśnie pupa i brzuch. Ale żeby nie było, ćwiczyliśmy całe ciała. Tak, żartuję sobie oczywiście teraz, ale dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł, więc zostawcie kciuki w górę, udostępniajcie go dalej, w szczególności osobom, które mają problem z rozwinięciem górnej części pośladków albo wiecznie wierzą, zakochani w ćwiczeniach na dół ciała typu przysiady, że ten przysiad skład poprawi im górę pośladków. Bzdura, dół tam popracuje, ale góra niezbyt jest aktywna. Jeżeli będziecie chcieli również, to głosujcie na to, aby w przyszłości ukazał się materiał o 5 najlepszych ćwiczeniach na dół pośladków. Dziękuję jeszcze raz. Do celu z pasją. Cześć!